Przechodzimy teraz dalej. Witajcie w mojej autentycznej kuchni. Powodujcie celebrowanie, recytowanie, prawie te same rzeczy. W dzisiejszym odcinku mamy odcinek specjalny. Mamy 800 tysięcy subskrypcji. Specjalnie na tę okazję przez ostatnie 4 miesiące w moim pokoju była hodowana herbata, ale niezwykle niezwykła herbata, ponieważ była zamknięta w tym oto termosie. Kubku termicznym, jeśli ktoś woli. I w dzisiejszym specjalnym odcinku zrobimy otwieranie tej oto kapsuły czasu. Tak więc zapraszam. Tak się prezentuje nasz specific. Był bardzo dobrze, nie wiem co, był bardzo marynowany. Marynowany, bardzo dobrze przetrzymywany przez ostatnie miesiące. Tak więc dziś możemy zobaczyć, co w nim rzeczywiście się znajduje. Tak więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam. Ja czuję już już zapach jakiś. 3, 2, 1. Absolutnie nic się nie wydarzyło. Chcesz powąchać? Jasne. Dawaj mi to. Ja chcę to powąchać. Okej. Wypij to. Nie, nie pij tego. To było dość rozczarowujące, ale wydaje mi się, że to jest takie idealne podsumowanie wszystkiego, co jest na tym kanale. Niewarte czekania i najwyżej trochę śmierdzące. Tak więc odsubskrybujcie już dzisiaj i do kiedyś. Adios. Ej, ale naprawdę, czemu tutaj śmierdzi? Czemu w tym miejscu to najbardziej czuć? Nie mam pojęcia. O Boże. Tutaj, a zlew jest tam. Jakby to nawet zespało. Jakby to nawet zespało. Tak mnie nie czuć. Ale Maś. To też można było zbadać jakoś. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego postaci się zebrałem. Otóż odpowiedź na to pytanie jest iście niesatysfakcjonująca. Otóż twoja stara mika. O, witajcie. A w dzisiejszym odcinku mamy odcinek specjalny, ponieważ osiągnęliśmy próg maksymalny na YouTubie, czyli 3 subskrypcje. Więc w dzisiejszym odcinku otwieramy Poprykarz Szczeciński i wsadzamy go do mikrofali.